Nie chcę pić. Nie potrzebuję pić. To jest naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. O, kolejny błotniak. W twarzyczkę to cię postrzelam. O, ale przeskoczyłeś. No, 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 no. Wywalaj. Cio. Zadajesz dość spore obrażenia. Nie podoba mi się to. To jakiś mały rod skorpion. Okej. Okay. To są jakieś kokony z ludźmi. Boże. Straszne to drzewo jest. Czekajcie, można to pić? Napiję się tego. A jak? Stać mnie. Dobra. Zwiększy się twój poziom napromieniowania. Weźmiemy antyrad. Okej. Okay. Problem zniknął. Dobra. Czesek. Kolejne błotniaki. O, to jest błotniak łowca. On niestety, ale... znacznie więcej zgarnie niż zwykły błotniak. Ale co zrobić? Kurna, ale też obrażenie zadaje spore. Dobra, błotniak leży. Może zjem coś od mięsa błotniaka. To jest całkiem dobre mięso. Całkiem dobre mięso. Także... nuka coli się napije. No, mam 16. To nie zjem mięso, tylko... wezmę, wychleję całą Nuka-Colę. O, tutaj nie byłem. Tutaj ludzie w ogóle sobie nieźle żyli. Pistolet z tłumikiem? Nie. Naboje wezmę. Okej. Okay. Stealth Boy. Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj bomby wiśniowe widzę. Nie będę ich zbierał. O, przedwojenna książka. To będzie można opylić. Strzałki. Przewodnik, nie? Wiem, jak się poruszać po jaskiniach. Taki przewodnik mi nie jest potrzebny. I żarcik. Dobra, to jest kula? Mogę zabrać... O, i bierzemy kulę, co? Od razu mamy już kulę, która przyda nam się do stworzenia strzelby kolejowej. Teraz tak, tutaj kosiara jest. Ostrze kosiarki. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował ostrze kosiarki. I to jest chyba spokój, to jest... Kurna, kolejne błotniaki. Na szczęście to jest tylko jeden i zwykły. Nie wiem, dlaczego nie pokazują się procenty w wacie, ale... Ale nie przeszkadza to zwykle. Cholera. Dobra. Mało expa dają te błotniaki. Spodziewałbym się po ich wytrzymałości czegoś więcej. O kurna. Król całych tych fagasów. Musimy się go pozbyć. O Jezu, jaki on jest wielki. Jakie on ma też... Ile on ma HP? To jest w ogóle jakiś... straszny pan. Tommy, potrzebuję twojego wsparcia. A w sumie mogłem go dobić. Ale tego nie zrobiłem. Ale dobra, jest. Mięso spod miękkiej muszli błotniaka. Bierzemy. W sumie, jakby nie patrzeć, mam już... ponad 70 HP w mięsie. Mam błotniaków. Kolejny błotniak. Jak przetrzymasz strzelbę bojową w twarz? Chyba nie za dobrze, co? Oj, nie za dobrze, oj, nie za dobrze. Nie lubisz strzelby bojowej. Powiedz, że nie lubisz strzelby bojowej, to nie będę strzelał ci w twarz. Przynajmniej nie będziesz wiedział o tym, że strzelam ci w twarz, bo będziesz tak szybko ginąć. Co to jest? Pojemnik z krwią, rakieta. Rakietę wezmę, pojemnik z krwią, steampack, antyrad, oczyszczona woda. Psycho przestaje działać. No tak, bo jeszcze na Psycho działałem, a Psycho dodaje 25% do obrażeń. To jest sporo. Zobaczcie, kurczę, ile te błotniaki mają tak naprawdę życia. Jest to naprawdę, ale bardzo dużo. To jest to serce. A ja się jeszcze interesuję czymś, co mógłbym tu znaleźć w jaskini do zebrania. Wpierw przejrzę wszystko. Później stąd wyjdę. No, to chyba wszystko, co? Przy tym sercu tam nic nie ma. Jakieś kurna korzenie, kamienie. Aktywacja serca Harolda. Z
Stosuj maść liściowy matki, aby przyspieszyć rozwój Harolda. Zniszcz serce Harolda. No dobrze. Tak jak się umówiliśmy z Haroldem, niszczymy jego serce. Okej. Okay. W konsekwencji kontaktu z mutacją Harolda, twoja skóra jest teraz twarda jak kora drzewa. Wow. Wow. Zobaczmy, co Brzoza mi powie, po tym jak chciał mnie stąd wyrzucić. Nie wiem, czy to jest dobra rzecz, co ja zrobiłem. Czy może były jakieś lepsze rozwiązania, ale to jest... To jest to, co uznałem za najlepsze w danej sytuacji. Akurat byłem miły dla Harolda. Rupert musi troszkę teraz być milszy dla ludzi, bo wszyscy go nie lubią. O Jezu, błotniaki kolejne. Trzeba się ich pozbyć. Najlepiej jakoś zaskoczenia. Zauważy mnie? Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Tak. O, tak. Tak, tak, tak. O, tak. Nie lubisz, co? Nie lubisz strzału w głowę. Oj, nie lubisz. Snajpa jest bardzo fajna. Muszę przeładować ją. Jeszcze jeden strzał w głowę. Króla i bum, koniec. Dobra. Teraz tak. Karabin szturmowy. Zobaczmy, czy, jak ten błotniak będzie chciał tutaj przyjść. Mogę tu przejść bokiem? Nie mogę. Dobra, schodzę na dół. Butelka na mleko. No nie, butelka na mleko to mi się zdecydowanie tu nie przyda. Ale wziąłem. Aż ty pedrylcze. Trzeba cię zabić. No, ile ty możesz naprawdę wystać? O! Tajemniczy nieznajomy. Dość często się ostatnio pojawiasz, tajemniczy nieznajomy. Ja nie będę marudził. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Bo naprawdę, ale... Ratujesz tyłek. Karabin snajperski. Bateria rozszczepieniowa. To mi się chyba przyda, prawda? Nóż bojowy. Bateria rozszczepieniową do czegoś potrzebowałem. Skrzynka z amunicją. Bardzo łatwy. Okej, okay, naboje. Naprawiamy snajpę. Okej, okay, i mogę już iść. Tu jeszcze jest. New Coca-Cola Quantum. Pistolet 10 mm, nabój 10 mm, wygrzew. Przewodnik. Kolejny przewodnik. A po co mi ten przewodnik, jak ja wiem, jak tu chodzić? Dobra, już dość z tymi sucharami. Wezmę to mięso błotniaków. Dobra, jedzmy to mięso błotniaków, co? Mięso z podmięki muszli błotniaka. Miękka muszla błotniaka. Okej, okay, idziemy. Znaczy, płyniemy. No to wychodzi. Płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. I trzeba znów płynąć. Gaj. Okej, okay, boję się, że mogę skopać to. Dlatego wezmę wyłamanie zamka. Udało się. Okej. Okay. My dostaliśmy się stamtąd. To nie jest Tommy? Czy to jest Tommy? A, Tommy, bo ty nie umiesz pływać. No. Witaj, oto oaza. Słucham cię. Słucham cię, Brzoza. Myślałem, że wyrażam się jasno. Odejdź, albo będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie... Ej, ja mam z tobą pogadać. Według questa tak, tak jest. Porozmawiaj z drzewnym ojcem Brzozą. Myślałem, mam z tobą pogadać. Broza, kurna. Harold nie żyje. Nie widzisz, że Harold nie żyje? Kurna, w torbę. Czekajcie, wyjdę z tej lokacji i wejdę jeszcze z powrotem. O, chyba tak ma być. Może on się kurna zgliczował? Aczkolwiek może się okazać, że nie da się tego questa wykonać. Myślałem, jesteś głupi, rozumiesz? Jesteś po prostu głupi. Jesteś głupi. Czas umierać. Masz umrzeć. Masz po prostu umrzeć. Jesteś złym człowiekiem, który chce... O Jezus Maria. Dlaczego tracę karmę, jeżeli on był złym człowiekiem? To nie tak miało być. Niestety, widzicie, ten quest tak jakby niestety, ale się zgliczował. Tak mi się wydaje. No i Harold zginął, tak? Ja pewnie tego questa dalej mam? Nie, już nie mam.
Nie. Jak ja miałem pogadać z drzewnym ojcem Brzozą, jeżeli nie mogłem z nim gadać? Brzoza, jesteś głupi. Dobra. Wydaje mi się, że tego questa tak naprawdę mogę zostawić. Jak wyjdę stąd, to nie powinienem mieć prawa tu wrócić. Wtedy powinien również quest się zaliczyć, jakby nie patrzeć. Wziąć tron. Tak jakbym miał potrzebę. Dobra, wychodzimy stąd. Słoneczne pustkowia. I co jest z questem? Nie ma tu miejsca dla bluźnierców. Czy quest się... Quest się dalej nie wykonał. Nie chcemy cię. Okej, poczytam o tym, jak rozwiązać tego questa i najwyżej wrócimy do oazy w następnym odcinku, także dziękuję wam za oglądanie i na razie, bye.